Hej leziska Awe. No ja z tej strony witam was i zapraszam gorąco na kolejny odcinek z kampanii zachodnim Rzymem Fattyli na legendarnym. No i tak, powiem Wam, że stoję pod małym dylematem, mianowicie nie wiem, co zrobić z tymi kusznikami, bo tak, za Turę mamy dostęp do tych raweńskich elitarnych balistarii. No i nie wiem, czy już teraz sobie tych nie usunąć, by trochę jednak kasy na ich utrzymaniu zaoszczędzić, ale może się okazać, że ci są jakoś wcale nie są lepsi, a są dużo drosi. No i to jest ryzyko. Natomiast kto nie ryzykuje ten kampanii nie przegrywa. I oczywiście ja też ryzykuje. Chciałbym, chciałbym ludziska serio mieć już tych elitarnych, żeby ta armia była naprawdę mega fajna. No i do tego dążyć będę, więc tak. Wejdźmy sobie teraz tutaj, uwaga. No i przekażmy tym armiom na 100% konnicę. Też zapytacie, czemu ich nie ulepszam, bo to mi da pancerz generalnie na poziomie drugim, a już niebawem będę mógł zobaczyć, co zrobić pancerz na poziomie lepszym. Chociaż w sumie zanim to się zrobi, no to te armie stąd już pójdą daleko, ale mniejsza będę rozdawał, myślę, że pancerze dopiero w sytuacji, kiedy już faktycznie... Będę, 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 będę miał wszystkie armie gotowe. No i to będzie wtedy najlepszy pomysł. Dobra, teraz tak, tutaj jest niby już okej. Okay. No te armie są generalnie dobre, a więc dam wam to. No. Właśnie nie wiem ile tych onagrów na armię chcę mieć. Czy tam liczyłem dwa, bo już trochę zapomniałem jaki miał być ten build. No ale na razie dajmy samą tą konnicę, to też nie jest dobry pomysł. I ciebie kolego, wybacz, ale też się pozbywamy. Bardzo brutalnie. No i no i no i tutaj na pewno daję szermierzy, dam też konnicę. No i kurczę gitara. Zobaczcie, w tej turze zrobimy ponad 15 koła, bo teraz z was usunę to będzie jakoś 15, mniej więcej 700 około. Niespełna. No i i i i i, i, i. powinno być super, więc tak. Więc, drodzy Państwo, policzmy raz jeszcze tę armię. Potrzebuję teraz... Y, chyba owo, To w ogóle brakuje też włóczni, to żeby też to źle nie wyglądało, dam tutaj włócznika, bo trochę to tak wygląda nieelegancko, więc Ciebie tutaj przypiszę. W tej armii włóczni też brakuje, co dziwne. No to chyba tak idealnie dwa oddziały sobie tutaj dowrobowałem, żeby właśnie się wszystko zgadzało. No to co, ta armia jest już praktycznie kompletna. Brakuje trzech oddziałów kuszników, no i właśnie dwóch onagerów, a więc zróbmy sobie taki mykens, myk, myk No i czekamy, czekamy na te elitarne oddziały. A teraz, w międzyczasie, jako że to już jest wszystko, no takie nawet powiedziałbym, że poukładane, no to możemy sobie nową armię zacząć werbować, bo czemu by nie, ale będzie to armia która składać się będzie z jednostek, to znaczy, tfu, będzie ten, ten werbunek trwał turę, czyli będę sobie na razie wyrobował oddziały, na które jakoś zbyt długo czekać nie zamierzam. No to na pewno troszkę sobie weźmy tych lancierów, ewentualnie możemy już onagery, by wiecie, szybciej móc później wypuścić tę armię, no to policzmy. Tutaj już są gotowe, więc potrzebuję na pewno 6 onagerów dużych, to jest duży wydatek, ale wierzcie mi, że warto, warto, bo są to naprawdę przewodnicze jednostki. No i teraz możemy już iść dalej powoli w tę, nowe kolejne armie, ewentualnie jeszcze o tej bym pomyślał, no właśnie, no właśnie, więc daj mi jeszcze kolejne Dwa Onagery, no i na pewno potrzebuje też troszkę tych żołnierzy, jakich, 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 no potrzebuje jeszcze z trzech oddziałów tej piechoty elitarnych Palatina, no i dobra, coś takiego, bardzo mnie ciekawi, jak te elitarne oddziały będą wyglądały, mam nadzieję, że to będzie coś potężnego, zobaczymy, a tutaj, oj, kolega nasz złoty, no, został zapędzony w kozi róg, no i sobie możemy go teraz napaść i tą bitwę... Chyba damy na automacie, co? No bo te jednak bitwy morskie to po prostu zderzenia okrętami i tyle nic szczególnego. Wolę sobie ich rozbić na automacie. No i to jest najprawdopodobniej ostatnia armia, przepraszam, to była <laughs> ostatnia armia tejże frakcji Kaledończyków. i możemy teraz chyba zobaczyć komunikat, który nam obwieść się wszędzie wobec, że właśnie zostały te łajzy zniszczone. No i super, tak też się wydarzyło. Dobra, was na razie usuwać nie chcę. No to co? Gdzie się nasi państwo buntują? Buntują się troszeczkę tutaj, ale ale ta prowincja już za parę troszkę ogarnie i jest dobrze. W tym miejscu mamy sytuację taką, no powiedzmy, nie jakąś mega ciekawą. To bym sobie nie to, to jest niby okej, okay budynek, chociaż nie wiem, czy zamiast tego nie wolałbym mimo wszystko. O w ogóle, ta armia też jest taka dosyć. Interesujące. sobie ją podciągnę tutaj, nie wiem czy nie wolałbym zamiast tego zrobić kolejnego budynku od żywności, ewentualnie tutaj zrobię ten budynek od żywności no i będzie lepiej, bo no jest to taka dosyć słabo stabilna prowincja. Belgika, natomiast Belgika, no to w Belgice zróbmy sobie oczywiście audytorium, to bym też mógł ulepszyć, ale już no, finansowo za bardzo na to pozwolić sobie nie mogę, tu jest duże zadowolenie. A więc, a więc, a więc kasy albo sobie zostawmy na razie na tą turę, albo wydajmy, o to w ogóle za turę będzie możliwość zobaczyć ulepszenia tego, bardzo fajna sprawa, albo wydamy to w ten popadań, dalej lecąc w technologię, chociaż technologia... A tutaj jeszcze właśnie był chyba jeden slot. Właśnie tu jest jeden slot. No to w tym slocie powiedzmy, żebym chciał zrobić sobie. No właśnie, co bym chciał zrobić? Czy pola na zaś? Czy może przemysł? A może coś innego? Rotomagus jest takim portem, który często bywa atakowany. No ale jednak, wiecie co, żywność nigdy za wiele. Chociaż tutaj już mam takie budynki, że na tej żywności jest spora nadwyżka. No to powiedzmy, że kurczę. Dobra, żywność, zawsze jakaś to inwestycja. Proszę mi pokazać, moje urzędy wspaniałe. No i na pewno musimy kogoś mianować na zwierzchnika wojsk, żeby mieć procentowo mniejsze koszty utrzymania. I niebawem, niebawem wyruszamy na wielkie, epickie podboje. Dobra, ty masz być ciut wyżej, moi agenci. Wszyscy są no, na pozycjach. Ty jesteś tutaj, to jest dobra pozycja. Ty, kolego, monitorujesz, no właśnie, tereny wschodnie. No i nas ciekawi, co wy państwo macie tutaj. No mega na tym ubolewam, że takie armii werbują. Naprawdę, oni mają taki potencjał. Wiecie, gdyby nie mieli centrów werbunkowych, to OK, ale jako, że mają, no to jest dziwne. No i też tam padła propozycja w komentarzu, żebym wsparł Konstantinopol jakąś armią albo ze dwoma. Kurczę, niby mógłbym, ale wiecie to, troszkę mi tak to wisi. No, bo co mi to da, Nie im pomogę, ale pomaganie frakcjom w jest o tyle średnie, bo często wtedy frakcje są takie mało ogarnięte, nie wiem, na razie raczej wolałbym nie. Dobra, tobie dajmy coś takiego. Dajmy Ci teraz koszt werbunku. No i wszystko chyba wykminione. Floty są oczywiście na pozycjach. To sobie bronimy tego wybrzeża dalmatyńskiego, czyli Morze Adriatyckie. Aż mnie jak taki Adriatek wygląda. Nigdy nie byłem, ale w sumie chętnie kiedyś bym sobie zobaczył. I a, bo też jest ta, jest ta flota z Iberii. No dobra, to nią niebawem wrócimy sobie na południe najprawdopodobniej, ale teraz y, póki co do nich płynie na północ, wzmocni. Nie, ja na północy floty nie potrzebują mieć mocniejszej. Właśnie wolałbym już wzmocnić Morze Śródziemne, bo tam teraz możemy spodziewać się lokalnych piratów z terenu Le Lewantu. Jako, że oni sobie tutaj te prowincje zdobywają, miały z nimi wojnę, no to wypadałoby coś tam, coś tam wymurzyć i też bym, nie ukrywam, nie pogardził rozejmem z sasanidami, to byłoby też fajne. O, idą północną drogą przez Alpy. No i patrzcie na to, mamy kolejne potężne armie Hunów, ale teraz nasze armie są jeszcze potężniejsze niż armie tych dziadów. Czekam na to, aż tyle urodzi. Jak się tyle urodzi, to idealnie skupimy się na tym, by tyle z powrotem do grobu wprowadzić no i dążyć do zwycięstwa kampanii. Ja wam powiem, że ta kampania naprawdę mega szybko poszła. To jest już któryś odcinek, tak mi to szybko minęło, serio, bardzo szybko, ale w sumie. Nie ma lipy. No jest, jako, że skończyła się Kampania Polską no to plan jest taki, by zrobić, w ogóle miałem coś chyba zrobić na odcinku, coś odnośnie jakiegoś komentarza, ale zapomniałem o tym, nie wiem co, no mniejsze, jeśli to, o czymś zapomniałem to możecie mi zawsze przypomnieć, w każdym razie, skończyła się Kampania Polską, więc jest więcej miejsca na kanale, co oznacza, że będzie trochę więcej serii z, więcej odcinków w tygodniu z Zachodniego Rzymu, tak myślę, że, będą, że będzie pięć odcinków, no i co do reszty, to, 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 oczywiście odcinki specjalne, tylko najlepsze mody i tak dalej, a później jak już sobie ludziska, ale mam lagi ludziska, sorry, bo strasznie jestem jakiś żony. a później jak już sobie trochę ponagrywamy tych odcinków specjalnych, tak może z tydzień, dwa, trzy, no to w leciu kampania Argornem w Divine and Conquer i to będzie potężna kampania. Dobra, takim jak zróbmy, tego, żołnierza, myślę, że mogę zostawić, chociaż nie, to mogę przekazać tych, o właśnie, tą trójkę. No czekajcie, zróbmy z tej armii już taką konkretną, no i w tej armii tak naprawdę ta armia jest już gotowa, jedyne co, no to e, powinniśmy sobie zrobić tych lepszych kuszników. No właśnie, no pokaż mi teraz, jak ma się sytuacja w tym miejscu i jak oni wyglądają, ile oni kosztują. I uwaga! Nie są dużo droż, drożsi, a są trochę lepsi. No, 8 szybkostrzelności w tej skali wydaje mi się, że to jest dużo. I tak, oczywiście sobie ich wyprobujemy. Więc raz, dwa, trzy, poproszę. Fajnie, że tylko dwie tury. Bałem się, że będą trzy tury się werbowali, ale spoko, zobaczcie elegancję, jak jeszcze się to uda zrobić. No nie, no zabraknie nie tury, ale lipa, no właśnie, ale dobra, dobra, nie ma tragedii, zaraz sobie te armie wszystkie poulepszą, już możemy tak naprawdę od razu, tylko to jest dosyć, wam powiem, zabieg kosztowny, ale no już tak na zaś myślę, że warto też w te upgrade'y zainwestować, no i, no i, no i, no i, w tej turze to byłby na tyle z naszej kasy. Oj, szybko, kurde, Kasiora nam zniknęła. No, ale w ogóle to, ile to zabiera nam, zobaczcie, ładu publicznego, ile generuje brudu, no to jest troszkę przegięte, bardzo dużo. Za dużo mam wrażenie, Po minus 8 to jest ilość porąbana. No i dziwimy to, że ci kolesie nie wchodzą w tryb fortyfikacji, żeby strat nie ponosić, no ale wiadomo, to jest komputer. Ten nigdy najwybitniejszy nie, bił, nie był, nie jest to wcale coś dziwnego. No i co, mamy słoniki perskie, jeszcze jakieś dwie jednostki, ciekawe, mi ich niby zinfiltrować, ale chyba nie chcę. Flawiusz, z tym, masz tutaj pokazywać mi tych hunów. No i to są wciąż jakieś mega niegroźne armie. Ty, jakbyś mógł troszkę bliżej podejść tutaj. Bo tu właśnie widziałem, zobaczcie, że się robi werbunek na północy i oni mogą nam normalnie zagrozić w Alpach. Mogą, mogą jak najbardziej. Dobra, was już sobie wywalamy. Ależ to obowiązkowo was już wywalamy. No i za parę tur można będzie stąd się zawinąć. I super. Też będą się dostarczyć. Albo nie, tam armię w ogóle wrócę, no i zrobię z nich nowe armię. 14 koła. No, zobaczymy, jak to finansowo będzie wyglądało, gdy tych kuczników zrobię. Ale zbyt boleśnie być też nie powinno, bo też ciągle się budują nowe budynki gospodarcze. jakie nam dają, wiadomo, masę wszystkiego. Dobra, tutaj olewamy temat. W tym miejscu urzędy są rozstane. Czy ja byłbym w stanie z kimś podpisać rosyjom, z persami, macie 14 osób panowie, no jest niska, nie da rady. Hunowie to nawet nie chcę, ale możemy spróbować, ale nawet bym nie chciał prawdę mówiąc, a więc naszym kolejnym celem będą frankowie. No i już jak się akurat skończy, zobaczcie, zima, no to sobie ruszymy, no w lato wolałbym na wiosnę wyruszyć, ale tak to wyszło, że dopiero na lato będą armie gotowe, ale to i tak lipy nie będzie. Mega mnie to cieszy, że zobaczcie, jest ta tura raptem 80, a mamy najlepsze jednostki, jakie możemy mieć tą frakcją. Dla przykładu o by dojść do elitarnych, do tych zaprzyciążonych traków, no to trzeba minimum te 120 tur, myślę, że poświęcić, bo tam, by odblokować tą jednostkę najlepszą, no to wymagana jest ta przedostatnia technologia, która wymaga wielu technologii, a tutaj nie jest wymagana ta przedostatnia, są wymagane te wcześniejsze. Bo te ostatnie dają tam bonus do lepszej jazdy generała, co jakby ja nie traktuję jako literan armii, no i jeszcze do jakiejś floty z kusznikami. Nie wiem w sumie jak działa flota z kusznikami, ale może działać ciekawie. Dobra, czyli dzisiaj napadniemy na pewno franków, napadniemy może też longobardów, może też sasów, no będzie gruby wjazd. Tam znowu ktoś pisał, żeby mi jutów nie napadł, tylko chyba nie chodziło o jutów, a ogólnie o wikingów, bo granica nie będzie ładnie wyglądała. No, jednak to są wiecie, no łatwe cele, czemu by tego nie zdobyć? Kurczę, to nie jest kampania, żebyśmy odwzorowali historycznie tak jak było, tylko no, zrobili coś jeszcze potężniejszego i mamy rozwój Imperium, co mi bardzo, zobaczcie, obniży. Niestety, o, mam też większy limit. armii, super, co mi niestety, ale da dużego debuffa do relacji. Dobrze, że tutaj jest to zrobione w ten sposób, a nie jak w Medieval Kingdoms, że mamy wówczas, wiecie, większe koszty utrzymania, większą korupcję, mniejszy ład publiczny. No, takie rzeczy jak dla mnie są totalnie, totalnie bez sensu zrobione. No, no i tu możemy pójść sobie w farmy, później sobie to ulepszyć, ale najpierw na to bym chciał coś ciekawszego. Dobra, technologia się opracowała, dziewięć, z których możemy, zobaczcie, pójść w taki myk. No i co, ci żołnierze są już wszyscy ładnie ogarnięci. Teraz tak, ty się cofnij, no powiedzmy, że podejdź sobie tutaj i w ogóle, czy to są dobrzy dowódcy? To jest takie pytanie. On jest, czy jest dobrym dowódcą? On jest dowódcą, no myślę, że jak najbardziej ok. no to wygląda, jest bardzo pozytywny. Ten chłopaczyna, pan Gajusz Flawiniusz, też jest dobry, ma, jest super, ma w cholerę dużo tego. Przebiegłości. Ten koleś jest w porządku. Ten gościu, no właśnie. Pokaż mi się, gościu. On też jest ok. Słabym zarządcą, ale jest dobrym dowódcą. Ten pojedynczy dowódca jest taki mocno neutralny. Ten chłop. Oj, tu widzę, że jest. oj Oj, to raczej chociaż w sumie. ja to nie są duże debawy, Bo to, zobaczcie, tyczy się jedynie oddziału dowódcy. A debuffy do oddziału dowódcy wcale nie są. O nie. To też zwiększa koszty utrzymania. A nie, przepraszam, to, to by zwiększało koszt utrzymania. To zmniejsza poczucie wspólnoty, więc on raczej, no taki dobry nie będzie. Z niego na razie korzystać nie planuję. Dobra, czy mogę? Je, jeszcze nie mogę wyrobywać tych jednostek, bo muszę, muszę czekać podwójną kolejkę. Też zobaczcie, mam dostęp do oszczepników, którzy kosztują 537. Co jest? Ale dużo. Mam 15 salw, no ale oszczepy są mocne. Zobaczcie tą szybkostrzelność, 91. Jednak, no nie wydaje mi się, by byli lepsi od kuszników. Wiecie, ten zasięg, to wszystko. Nie, no dla mnie, kusznicy to jest coś lepszego. A tu już patrzcie, więcej kosztują w tej armii. No bo to też zależy, oczywiście, od armii. Ale no, raczej. Raczej, 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 raczej chyba pozostanę przy tym, co mam. No i dobra, jak tam prowincje? Znowu w Brytanii niepokoje, tutaj, no i to widzę, że jest z żywnością i to może ulepszyć, to może ulepszyć i wszystko powinno wyjść chyba idealnie na styk na plus. Ta armia jest już prawie też gotowa, no połowicznie, powiedzmy, że pół armii jest ok, druga połowa jest taka bardziej średnia, no Camo Londonu na szczęście jest zadowolone. Ta prowincja prawie zaraz będzie zadowolona. Tutaj to nam czego brakuje? W tej prowincji mamy lipę, myślę, że związaną z imigrantami. Nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi. Jakoś nigdy tej mechaniki nie rozumiałem. Wydaje mi się, że jeśli mieliśmy na granicy prowincję, która jest zrujnowana, wówczas pojawili się imigranci, ale no, nie wiem, czy na pewno... Tak to działa. Wydaje mi się, że nie niewykluczone będzie ulepszenie tych budynków i wtedy dopiero będę musiał stąd pójść. Bo teraz ta armia daje raptem plus 5, a jak wyjdę, to jest minus 5. No i to jest duży debaw. Chyba, że bym tutaj. A, bo tu też nie ma zarządcy, no właśnie. No to powiedzmy sobie taki, myk, że ulepszenie tego da mi minus 1 do ładu. To nie jest dużo, to mi da minus 2 do ładu, więc plan jest taki, by to zaraz ulepszyć na to. I ulepszyć sobie te budynki. I wtedy już na pewno ta północ Brytanii będzie bardzo zadowolona. Dobra, tu jest Cacy, nasza flotylla płynie. No gdzieś na te tereny, już zbliża się powoli do Egiptu. Wiecie co? Może to wybrzeże Makomades będzie lepsze. No i też trochę okrętów będę chciał dowerbować, bo tam jest taka ilość raczej niewystarczająca. No i możemy w Apuli sobie wybudować. Apulia jest prowincją, jakaś raczej buntować nie będzie. No, chciałbym chyba pójść pod handel sobie na to. A kurde! Leciłem pod kasiorem. No i mogę wyznaczyć zarządcę prowincji. To idealnie, wiecie co, wyznaczmy sobie zarządcę na północy. Co wy na to? Na tej właśnie Kaledonia et Hiberna, czyli no północ, Szkocja oraz jeszcze Irlandia. Dobra, ten chłopaczyna jest, uwaga, no raczej lepszym dowódcą. No i o minus cztery to do widzenia. Ciebie nie chcemy. Ten chłop jest. Spoko, wam powiem. Możemy sobie go mianować. Wydaje mi się być dosyć takim dobrym kandydatem. O, i mamy też coś takiego. Fajna, fajna rzecz. Zobaczcie, kółka do ćwiczeń, fajne. Też super, oczywiście. Byłoby, no właśnie byłoby to, wiecie co, to mi da więcej rzeczy, bo jednak tam był ład publiczny plus 3 za obecność wojskową, ale tam wiadomo o tej obecności za bardzo mieć nie będę. No i jeszcze sobie zróbmy coś takiego, no i wyznaczemy cię, szefie, do tej Kaledonii, no i już powinno być dobrze. Fajnie, że nam akurat awansował ten poziom królestwa, no i dzięki temu, a bo mi się też w ogóle zmieniły chyba te edykty, tak? Tak, o to zaraz to przejrzymy. Bądź dzięki temu na północ mogę sobie tego ziomala wyznaczyć. To, chwila, 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 chwila. Takie ja mam teraz edyty na przykład tutaj. Mam edykt na ład publiczny i na... Aha! Dobra, to jest średnio po to jest przyjemne, zobaczcie, higiena i tak dalej, dobra rzecz, to nam boostuje technologię wojskową, czy potrzebuje teraz, no, myślę, że niespecjalnie, to jest super, podaję plus 4 ładu i też żywność, myślę, że idziemy sobie, drodzy Państwo, właśnie w tą technologię, no i już Ciebie, przecież złoty, zabieram sobie na dół, pędzisz szybciutko do wybunku, A i też to ona gry już z nich nie korzystamy. Fajnie byłoby mieć, tak wiecie, 10 armii litarnych. Nie wiem, czy mój skarbiec na to pozwoli, chociaż tu już mam powiedzmy, że armii gotowych 5 niby, z tą 6, bo finansowo kosztuje podobnie. No takie 6,5 armii, jeszcze 15 koła, a taka jedna litarna kosztuje nas obe obecnie. Zobaczmy sobie, to jest wydatek rzędu. Nie, to chyba zobaczyć nie mogę, muszę wejść w ten sposób. Gdzieś to się sprawdzało, ile całą armię kosztuje. Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś dało się podejrzeć. No mniejsza, raczej nam starczy, ale no też te 15 koła to jest taka ilość, poniżej której no wolałbym jednak, 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 jednak nie spadać, bo będę się trochę czuł zbyt biedny. A jednak rozwój prowincji, no to jest dla nas najważniejszy. Już w ogóle 18 minuta szybko minęło, ale z tego co widzę, to seria Wam się dalej podoba. No nie dziwię się, kampania żywym zachodnim trochę jest taka łatwa, nieważacie? Kurczę, ja już nie wiem, czy to przez to, że no tak staram się trechradować, czy po prostu mamy fart w tej kampanii i jakoś nie wydarzają się takie scenariusze najmniej na przychylę. Można tak być, chociaż no też staram się wybić te frakcje na początku, które by dużo sprawiały problemu, tak jak swebowie, goci. Wandalowie, oni, gdybyśmy ich puścili, to oni by się osiedlili gdzieś tam w Hiszpanii, no i bardzo by nas zaczęli atakować, przez co musiałbym tam armię wyrubować do odbijania, no a tak, tak naprawdę nie przepuściłem frakcji przez moje granice za bardzo, jedynie wpuściłem na tereny takie typowego pogranicza, no i pieniążki wydawałem na rozwój, na budowanie budynków, jakie stabilizują prowincję i to było na pewno zdecydowanie z całą dziesiątkę. Jutro mam dermatologa, kurczę, nie chcę mi się strasznie, ale no... No, pójdę. No, sam chciałem pójść, więc no muszę pójść. Zadzwoniłem, mówiłem się, na no to już nie ma co się wykręcać. Nie, <laughs> ja, ale akurat dermatolog to, to jest w miarę taka luźna wizyta. Nie tyle mi się nie chce iść, bo się tam obawiam, tylko po prostu mi się to sobie nie, nie chce wyjść z domu i tyle. O, możemy sobie zrobić las pięknie, więc sobie las fajnie, że las na środku pustyni. Chociaż to jest Tingis. No, niby tu je. Nie, dobra, jest tu sporo zieliny. Jest tak najbardziej takie racjonalne. No i uwaga, uwaga, mam 10 koła, no i te armie są już gotowe. No tutaj jeszcze musimy tura poczekać niestety, szkoda wielka, ale wy już gotowi jesteście. Więc ja was, biura panowie, szybko wysyłam na północ, was już też sobie cofnijmy gdzieś tutaj na dół. No zobaczcie, armie gotowe, to już kurczę, to jest coś, to już, jak już armie są gotowe, to naprawdę to jest już coś kon konkretnego. Dobra, idziesz sobie na północ, też idziesz sobie chłopie na północ, no zobaczcie jaka jest różnica w ruchu, tamten jak daleko doszedł. No i co, ty potrzebujesz jeszcze trochę czasu. Teraz tak. Tutaj potrzebuję trzech kuczników, więc na pewno potrzebuję jeszcze trzy takie jednostki na 100%. Raz, dwa, trzy. Na pewno potrzebuję kuczników do tej armii, a więc kolejne. Raz, dwa, trzy. No i jeszcze raz, dwa, trzy do tej armii, która idzie stąd. O właśnie. No i wtedy powinno być Gites. Później sobie będziemy wyrobowali troszkę tej piechoty. Mhm. No i na pewno coś wiecie. Pod, 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 pod nowe armie. A więc jeśli teraz jest taka możliwość, to bym chciał zrobić sobie troszkę tych panów. No i zobaczcie. Zrobimy się w turę. Chociaż wiecie co, to może już na zapas idźmy pod... pod ten. Pod więcej boli starych. Czemu nie? Jak już robimy na no to, róbmy ich więcej. No i dobra, jest elegancja. Champion ma awans. Nie, tego nie chciałem. Wolę sobie pójść pod taki oto myk. No i mamy 6000. 6 koła, zatem lecimy w tą północ, już ta północ jest stabilna, ale wiecie co, mimo wszystko wolimy sobie coś tutaj wybudować i może na razie nie to, ale zróbmy sobie tą posiadłość zarządcy, no ale troszkę już wiecie co, odczułam te finanse już, taka ilość to nie jest coś super, no i widzimy namiestników olbrzyma, to jest desant getów, no i to jest taki już desant, który bitwę przegrał, dobra, idziesz bardziej w głąb państwa, pokaż mi kolejne armie perskie, to są ci zapomnieni wojownicy, to ma coś takiego, tam są armie raczej najemne, no i Hunowie zobaczcie, Hunowie koczują, jest ich coraz więcej Longobardowie z nimi się tłukli. Uuuu! I to ruszyły na nich te armie Longobardów te elitarne. O kurde, no to ciekawe. No to naprawdę bardzo ciekawe. Boże dwie tury, oj, dużo czekanie na tą jednostkę będzie. Szkoda, że akurat. No nie starczyło jeszcze na to, wielka szkoda. Wielka, wielka szkoda, ale fajne jest to, że właśnie dykty się nam zmieniły, bo wydaje mi się, że miałem chyba inne dykty. Chociaż może miałem... Nie wiem, bo na pewno nie mogę mieć tego ludziska, wolejowisza. Bo jeśli ja to miałem, no to mogłem to o wiele szybciej dać, żeby sobie, żeby, żeby, żeby sobie rozprzestrzeniać tę kulturę, tą religię, tą wiarę. No właśnie, no i już patrzcie, mamy 44.2%. Ładnie to idzie szybciutko. Jak już się nawróciliśmy, no to naprawdę szybko czuć, że nasi mieszkańcy też są sercem za naszymi decyzjami, no i też wracają do dawnych wierzeń, które to im zapewniły sukces. O, no, bo Rzym z okresu Republiki, wiecie, te początki Imperium, to była potęga. A już później, jak już w IV wieku przeszli na chrześcijaństwo, no to trochę się to, to już nie był taki Rzym. Już było dużo barbarzyńców w armiach, a jak były takie, te armie typowo rzymskie, no to to było, to był klimat. O, patrz, jaki wojowniczy kapłan, zobaczcie, kazał mu spieprzać, no i szpieg wroga zakopturzony. To jest chyba atak z nożem, no i uwaga, dźgniesz mnie, nie, nie udało mu się, dobra, żyjemy, ale szkoda, a, jeszcze kolejny, patrzcie, ale chunowie z tymi agentami, pytanie, czy on ich werbuje, komputer, czy oni są z tych, z, ze skryptu, no, coś mi się, wiecie co, wydaje, że raczej komputer może ich werbować. Ale fajna muzyczka, śpiew graduowy. To się chyba nazywa Kargyra, jak jest taki niski. Taki wysoki to jest na przykład Humay, humi, Jest jeszcze Sygid, to jest taki gwist, ale ten taki niski to jest Kargyra. On mi się w sumie chyba najmniej podoba, ale to też bardzo zależy. No i zginął nam wódz. Oj, szkoda, wielka. Za mamy takiego pana. No i ten pan się wydaje być dobrym następcą tamtego, tamtego pana wodza. No dobrze, działalność wrogiego wysłannika jest sukces, oszustwo. No wyszło im, wyszło im życia. Szkoda, że zginął, miał już fajny awans. No ale. Cóż zrobić, niestety jest tak, jest. Dobra, tu podejdźmy trochę bliżej, no i powiedzmy sobie tak, że w pierwszej kolejności będę musiał no, tych chyba list zamienić, to jest na 100%. Teraz tak, was wszystkich, no już na zapas możemy sobie ulepszyć i na pewno dam sobie zobaczcie, takie oddziały, dam tego pana tutaj i tych sobie panów wezmę. No i w tej armii jakoś wiele. Wiele, wiele, wiele mi nie braknie. Dobra, teraz możemy sobie przekazać konnicę jeszcze o tutaj. Super, was od razu będę chciał przeszkolić na poziom wyższy. No i sześć koła. Oj, wiecie co, chyba, 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 no dokończę tę armię. Już więcej nie idę, bo to jest zbyt bolesne, bo jeszcze ta armia jest. No, powiem wam, że tak, ludziska. Chyba troszkę przegięta sytuacja. Oj, wydaje mi się, że chyba... Dobra, możemy pójść. Powiedzmy, że będę miał pretekst, by szybko zdobyć nowe tereny, żeby finansowo jednak zrobić kombek. a więc idziemy tutaj. Odważnie wkraczam na ich tereny. Mnie to ani troszkę nie rusza. Już nie musimy się bać. Jesteśmy potęgą rzymską, więc wkraczamy. Niech Frankowie wiedzą, co ich czeka. To jest oficjalnie moja decyzja, by tak agresywnie podejść. No i co? Tu mamy tych sasów. Czy w ogóle Frankowie mają z jakimś sojusz? To jest pytanie. Nie, sojuszu nie mają. Są raczej frakcją dosyć słabą w dyplomacji bardzo słabą, dobra, no to tak, tu już się prawie, że nigdzie nie buntują, no tu jeszcze mamy jakieś tam, jakieś tam kurcze niesnaski, no i jest minus 2, no i pytanie, co z tym minus 2 zrobić, to mi da plus jeden punkt, wiecie co, czekamy chyba na kolejny slot i to będzie najlepsze, no to będzie na pewno najlepsze, więc y, póki jest taka trochę bieda, nazwijmy to, no to może niczego nie, a bo dobra, zróbmy to, bo kurde, no, buntują się, no, tutaj się buntują i jest jakiś tam pretekst. Dobra, koniec tury. A, i od razu wydam sobie na pewno też ten, obowiązkowo chciałbym wydać, drodzy, wspaniali państwo, urzędy znowu, ponownie, to jest mega istotne. No i ty, panie wodzu, masz już tak, masz już tam przebiegłość, to już masz, no to idziemy ci klasycznie pod, 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 pod... pod. A w ogóle też powinienem wyrobić gościom, który ma to zrobione, zobaczcie. A nie, bo to jest zarządzana prowincja, to nie jest zarządzana armia. A, no to, to żeby na pewno finansowo zrobić kombek, A bo to zginął mój brat, to on zginął. Oj nie, dlaczego, dlaczego ludzie, ale szkoda mój następca. No dobra, to następcą teraz, czy w ogóle jest takowy wyznaczony, mam córki, mam dwóch synów. No raczej nasz cesarz, właśnie cesarz, potężny cesarz, nie jest jeszcze jakoś bardzo stary, myślę, że długo przeżyje. No, i jest ok, jestem zadowolony. Dobra, koniec tury, koniec tury. O, pan szpieg tutaj się kręci. Floty nie ruszyłem, szkoda, no ale ona miała trasę wyznaczoną. I jest dobrze, niech sobie tam płynie dalej do celu. No, ale te 6000, bo powiem, że dosyć takie bolesne. Jednak zobaczymy, no, ile będzie w tej turze, kiedy zrobię kuszników. No, bo powiedzmy, że może być tak z 2000, bo to jest około 8 jednostek. Każdego kosztuje 4000, no to nam to spadnie bardzo, ale też wzrośnie nam ten buff za koszt utrzymania. No, sądzę, że będzie gitys. Na pewno, jeśli teraz będą jakieś komplikacje przy wyznaczaniu urzędów, no to damy sobie wodzem dekret, żeby nie tracić wpływów moimi dowódcami. No i kurde, bronią się, ale on powiem, że ci agenci dużych jest. Dużych jest na szczęście. Oj, zginął mój kapłan! Nie, zobaczcie, biedny, wyparował, stał się niewidzialny. Zlał się ze światem współczesnym. No, ty mamy jakiś chyba werbunek, ale właśnie Antiochia jest zagrożona. Oj. Ała. No kurczę, dobrze, że chociaż ci przeżyli. Lugiowie zniszczeni. zawsze myślałem, że to są Lugiowie, a nie Lugiowie. Tylko, tam jest, że jest jeszcze to jedno i po l. Dobra, bierzemy dekret na pewno. Urząd nadano. Na, urząd no i zobaczcie, ten dekret daje tak dużo kasy, że mimo werbunek jakby jest to na plus. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, a więc chcemy tak. Na pewno szefie no to jesteś już gotowy, no to ja Ciebie wysyłam już daleko na północ, powiedzmy, że pod, kurczę, ja strat ponieść, może gdzieś w to miejsce. Ty podejdź sobie, szeryfie mój, te wspaniałe, gdzieś tutaj, nawet możemy, wiecie, żeby on strat nie ponosił. Nie jest to co prawda Medieval Kingdoms, gdzie bym, albo dobra, idziemy tak normalnie, po te trzy jednostki i tyle. Raz, dwa, trzy poproszę, coś takiego, super, teraz możemy sobie dać oczywiście Temu panu takie trzy jednostki, no i trzy pozostałe już przekazujemy armii w tej osadzie. A właśnie, miałem pamiętam, nie mówić na to o Wenecją, bo to nie jest Wenecja, ale no jakoś tak mi się bardzo wam kojarzy. I coś tu się nie zgadza. A jeszcze ciebie nie usunąłem, czekajcie. No co tu robi ta jednostka? Ja mam bladego pojęcia, ale no grunt, że już te, te tutaj tereny uzupełniam. No i patrzcie, finansowo mamy nawet więcej kasy, bo dam lepszym dowódcom. Dużo te wszystkie statystyki dają, bardzo dużo. No i tych chłopie, wyjdź w sumie do miasta, to nie jest dla ciebie złe. No i musimy teraz tak, no musimy coś z tymi armiami wykmienić. No mam troszkę za dużo tych Hercules Seniores. Nie wiem, czy ich nie usunę, bo finansowo, no jest nieciekawie. Bo potrzebuję na pewno trzy oddziały tych ziomani klasycznych. Czyli elitarnych Palatina. Ale potrzebuję też oczywiście yy, Scolae Gentiles, którzy się robią w turę. No i się w turę robią. A nie, już ich mam, to ja potrzebuję tych. A właśnie, tych potrzebuję. razie dwa oddziały. Potrzebuję na pewno jeszcze. Mhm. Łącznie jeszcze cztery oddziały, a więc coś takiego. Tą armię raczej mogę już wywalić. Na no pewno mi się nie przyda. Nie jest to armia jakaś najlepsza na świecie, a więc, szefie, na razie z tobą się pożegnam, żeby nie było. Te trzy armie chcę dokończyć, no i będę zadowolony. A więc tutaj do szczęścia potrzeba nam na pewno konnicy. Potrzeba nam też onagerów. No i potrzeba nam jeszcze poza tym. Trzech w piechoty, a więc no dobra, no to możemy teraz zrobić sobie troszkę piechoty, bo koniec już mam dość, a więc trzy oddziały piechoty, jeszcze kolejne dwa oddziały piechoty, później będą, albo już o nagrę, żeby ta armia była zaraz gotowa, albo nie, o nagrę poczekają, to jeszcze nie teraz, teraz bym chciał te, trzy oddzia te dwa oddziały piechoty, tyle ile mogę. No, i mam 3000 pieniążków w skarbcu. Nie za dużo, ale nie ma też lipy. To już ładnie takie armie widzieć, naprawdę litarne. No i panie szpiegu, czy to byś radę gościa oszukać? Sukces, dałeś radę gościa oszukać. E, ty szefie. A co my już się lekko na północ? Co my tu mamy? Tu mamy wszechogarniające. Jaka nazwa armii? Wszechogarniający. To jest fajna armia, zobaczcie. Ciężkie katafrakci, 240 do szarży. No, fajni są, są głupi sobie ale z naszymi rzymskimi, elitarnymi armiami, raczej, no, myślę, że podjazdy najmniejszego nie mają. Dobra, flotylla ma awans tutaj, cudownie, dajmy sobie od razu takie opcje. Dam Ci też jakieś bonusy do technologii na pewno. Myślę, że te bonusy do technologii są super, żeby, no, ona o wiele szybciej szła. No i jeszcze taki myk ci damy i zacumujesz, moja droga flotyllo gdzieś tutaj. Dobra, ta flota zaś ma też rzeczy, a do technologii cywilnej, a no to tam i tak średnio siedzi, ale tu nie mam chyba technologii, no właśnie, wojskowej, bo to nie w tym slocie to jest. No i tutaj bym sobie też w międzyczasie dopróbował jeszcze z tyle okrętów, jeszcze potem damy ciut więcej. To jest chyba mi niepotrzebne, wolę pójść sobie, prawdę mówiąc, nie, zamiast tego wolę sobie pójść pod technologie militarne. No właśnie, więc w to chcę pójść, bo tu już zadowolenie jest plus 6, no to jest dobrze, jest dobrze. Jestem zadowolony, a więc wszystko się zgadza. Możemy kasę wydać sobie na upgrade'y takie, no i finansowo, kurde, bieda się robi, bieda się robi, a więc tak, tu już mam tych gotowych. Tu już mam trzy gotowe, tutaj trzy są gotowe, no wiecie co, chyba ja muszę usunąć tych Herkuliary Seniores, bo troszkę za dużo na ich płacę. No, więc potrzebuję na dobrą sprawę, ile jednostek? A, tylko trzy niby, no to, no. Za bardzo się odpaliłem z tym werbunkiem, więc sobie wywalmy te oddziały najmniej doświadczone. No i zostawmy sobie takie trzy jednostki prawie że powiedzmy elitarne. No i z tym będę miał jednaście koła. No troszkę, troszkę mam tak powiem, że jest to bolesne, ale no... O kurde, nie, 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 no, 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 zapomniałem, przepraszam najserdeczniej. Jeszcze nas czeka bitka na końcu odcinka. Musimy sobie w końcu elitarne oddziały. No, przetestować, oj tak, koniecznie, koniecznie musimy, no więc weźmy sobie tam armię jakąś najlepszą na dalekiej północy, no i, albo co, właśnie tych sobie weźmy, no i kolonia Agrypina, Agrypina wraca z powrotem do nas. I to jest bitwa, jaką z przyjemnością A na koniec odcinka, żeby nie było takiej, takiego odcinka... Spokojnego, stoczymy. No i co? Rawień z celitarni balistarii. No, armia już totalnie late gameowa Lepszego myślę, że nie będziemy mieli niczego. Jedyne, co może być u nas lepsze, no to prawdopodobnie pancerze. No właśnie, pancerze będziemy mieli złote, i to już będą takie armie, które hunów będą klepały. No, wydaje mi się, że kompozycja jest spoko. Troszkę włócznie do walki z konnicą. 6 piechoty jako frontline. 3 oddział to wiadomo, mastrew. O Nagere też mastrew. No i 4 oddział konnicy. Ani za mało, ani za dużo. Idealnie. 2 oddział byłoby za mało, 6 to już tak trochę za dużo bo też jednak ta jazda często w bitwach ponosi sporo straty. No i trzeba na to uważać. I patrzcie na to, prawie w tej armii wszystko poza jazdą strzela, czekajcie? No i generałem, ta, no to generał też jazda. A więc możemy zrobić tak, żeby w ogóle wroga nie dopuścić do nas. No i też przyjrzymy się, jak prezentują się nasze wspaniałe, uwaga, jednostki elitarnych balistery. Szkoda, że danie lepszego pancerza nie zmienia też aspektu wizualnego, bo to byłoby bardzo fajne. Dobra, myślę, że komentarz do nas nie dojdzie. My tymi nagrami tak dojedziemy. No i też jazdy, zobaczmy. Dobra, to jest jazda z Skolae Palatina. Patrzcie, jaka złota zbroja łuskowa na super. Ma te złote, zobaczcie, włosie końskie. To są Lancierze, czyli Skola Gentiles. No i oni mają takie pancerze, bym powiedział, wydaje mi się, że lekko nawet z dawniejszego okresu. Bo tak wyglądają fajnie, mega ładnie. Tutaj mamy tych elitarnych Palatina, też super oddział. Taka fajna zbroja, no skórzana już. No tutaj wiadomo, że no, tekstury 3D troszkę brakuje, ale już się bardzo nie czepiajmy. Mamy jeszcze naszych wspaniałych to Reseniorskie są o wiele ładniejsi, ale fajnie jest mieć i takie i taki oddziały, żeby była różnorodność. Dobra, nasi kusznicy, elitarni, rawieńscy balistarii, no mają, zobaczcie, takie pelerynki. Nie wiem w sumie, czy, po co były te pelerynki. Jaki sens miały? No, wizualnie może fajnie wyglądała, ale no jak się swajczyła taka. Taka ta, no to była lipa. No i zobaczcie, lansierze, salicko frankońscy A więc cała majkotnica. No myślę, że brutalnie może wjechać we wrogów. No więc tak, wy macie fajne bonusy. No to czekam tego, aż się nie zbliżam i będzie dojazd. E, tu już wiecie co? We sobie chcielu wodzowiec napicowy na to. Gremijscy mi sobie włóczni. Dobra, tu jest szarża. Oglądamy. No i. No w tej szarży wyszliśmy zwycięsko straty, chociaż 10. Ej, troszkę spobijali ty. Ładnie mu ta szarża wyszła, ładniej niż nam. No i zaraz beczuszki polecą, na wodza, uwaga, lecą beczki i. Ciach, ciach, ciach. No, nie trafiona, nie trafiona. Troszkę taka odległość jest z daleka. Ale tak, no to już zaraz zaczniemy strzelać do nich kusznikami, ale tutaj szarża mi nie weszła. No, oni zjeżdżają z górki i chyba mnie ty też zobaczcie, płotki mogą spowolnić, bo jemu naprawdę wyszło fajnie. Nie wiem ile ubił, ale jeszcze wsparcie mu uczników No, dobrze mu to wyszło. Mi zaś bardzo słabo. No i to już kusznicy naparzają. Patrzcie, piechota idzie, ale nie dojdzie. No gdzie to są? Tak, dobrze, kusznicy. Jeszcze jest dobra na wersję doświadczenia. Mogę co? Nie mają 200. A, bo to to użyli. I to im boostuje szybkostrzelność. 200. Ja pisgam. To nie mogą walić dosłownie. Non stop. No, no patrzcie na to. Jaka to jest potęga. Zawsze mi się wydawało, że... Naprawdę zawsze mi się wydawało, że kusznicy w tej grze w bitwach polowych są totalnie useless. Po czym się okazało, że nie są turbo broken, naprawdę. Są mega potężni. Nie sądziłem, że aż tak są potężni. Ale jednak, jednak, jednak są, zobaczcie. No dobra, teraz tak, tutaj się chowamy. No i czekam aż podejdą. Myślę, że sami kusznicy wyczyszczą ogromną robotę. No ten Wódz już teraz oberwi beczułką. No i będzie piękny komunikat. Enemy general has fallen! Będzie czy nie będzie? No bardzo bym chciał to usłyszeć, ała! Wow! A cię jak od kogo? Od tych, a bo ci gromadźcy to są mocni, ty, no to czekajcie, bo tutaj widzę, że w walce na dystans, wcale kolorowo to nie jest, no to ruszamy konnicą na pewno, Drodzio możemy wysłać na tych gości. Ej, bo to serio groźnie wyszło. Dobra, weźcie, zniszczcie ich ona tutaj fokus na tych Franków Herban, mega fajni te polnicy, co już elitarni. To nie są ci jeszcze elitarni, ale, ale... Bo to jest jeszcze lepszy wariant, ale i tak są bardzo mocni. Tyle ten oddział powiem, że oberwał solidnie. Chociaż pancerz mamy, no spory, bo. Nie, 28 to nie, nie jest tak dużo. Tutaj żadnej tarczy chyba nie ma, to jest jedynie. Gdzie jest pancerz? No właśnie, jedynie wartość podstawowa. No ale dobra, tutaj tak, Kolnica wiedzie, no i tych wybijemy co do jednego franka, patrzcie. No prawdopodobnie tak. A amunicje jeszcze tyle mają, zobaczcie? Ten oddział bi 200 prawie, a zużył raptem 1 trzecią amunicji. I to przypominam, że w bitwie polowej. Zatem, no potęga jest duża, ale straty się tam poniosły, nawet przez to, że się troszkę bawiłem, wiecie, jakaś tam zabawa była i takie rzeczy, nie ma co się dziwić. No, 204 zabił jeden onagry, drugi 203. Jakie synchro, zobaczcie, jak bardzo równiutko to poszło. No i prowincje oczywiście przejmujemy, tu już panuje nasze pogaństwo, no i chyba od teraz nie mamy żadnej spornej prowincji. Teraz każda prowincja jest w pełni zjednoczona, więc okupacja, no i jest natura minus 25. Czy da radę dojść tam dalej do Flevium Jakby dam radę? O, dam radę, ale pięknie, więc sobie od razu Flewium napadnijmy. No i to jest taki troszkę bliskry z Frankami. Tylko pytanie, czy tam nie ma jakiejś armii obok? Nie, tu nikogo nie ma. Na luzie dam radę to zrobić. No i ja bym tam myślę podszedł tam armią. A, to w ogóle jest ta, ta, taki myk. Aha, no to, to było na tyle z rękami, ciekawie, bardzo ciekawie, tylko podejść bliżej sobie szefie gdzieś tutaj. No i zaraz przejdę Ci w tryb. Oczywiście fortyfikacji byś się zregenerował. Mamy tutaj poziom trzeci. No ale ja wam teraz, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Facebooka i Discorda. No. Cel na jutro na samym początku to są sasi i będą wielkie bitwy z sasami. Idealnie na wiosnę na nich ruszymy, myślę, że naprawdę dziać się będzie dosyć sporo zatem. Jak się podobało to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na Face'a i discorda. Z mojej strony str tyle, trzymajcie się, na razie, żegnam, hej hej.